psi hardkorze, mamy nowe zlecenie! Jakiś chory sierdzi spierdolił na drzewo! Do misji wybieram Firefuckera! Multibloria! Pary z siplom i pelotkę! Pieski napierdalać! Miau! Trzeba zdjąć to Hello City! Na pozycji! Gotowy! Uwaga, Niemcy! Jakie kurwa Niemcy! Idioto, ona jest z nami! Spokojnie, zajmę się tym! What the fuck? Kurwa, znowu się niebo załatowałem miotać! Spokojnie, zajmę się tym! Zakopię ją i nikt się nie dowie, tak nikt nic nie widział. Go, good morning, you YouTube, good morning, you YouTube, co się stało z ustawieniem, gdzie jest kamerka ta, co była zawsze, co tu się odpierdala, lojota jak ta lala, tyn. Witam was kochani bardzo serdecznie, Patryk Grajewski, Roy Playing Games, fucking so fucking happy wheels, witam was kochani bardzo serdecznie, dwie informacje, to ustawienie wyjątkowe jest podyktowane tym, że czeka moje stanowisko pracy, pewne zmiany, moje sanktuarium, prywatne sanktuarium odbioru doczeka się mocnego upgrade'u, o tym dowiecie się już za niedługo na Facebooku, na YouTubie. Inna sprawa to, iż następne Happy Wheels pojawi się nie za 2 tygodnie, jak zawsze, tylko za 3. Po prostu w pewnym momencie będę miał wyjazd, nie będę mógł dla was niczego niestety nagrać, także wolę uprzedzić. Być może dla niejednej osoby będzie to bonus mobilizacyjny, tak, w ramach podniesienia morale, że macie więcej czasu na mapki. A jakie mapki dzisiaj, moi drodzy? Rojo, mam urodziny, to bardzo fajnie, bo ja mam dzisiaj 7-lecie stanu małżeńskiego, dokładnie tak. Państwo z Covers również 15 się hajknęli, ale w innym roku. Dzisiaj 15 sierpnia są moje urodziny, 100 lat. Czekam na życzenia w komentarzach. A i to była ta mapka, tak? Proszę mu nie życzyć życzeń. Morris, czy uratujesz sytuację? Roy versus Donald Tusk, sprawdźmy temat. Zabić Tuska, Roy, twoim celem jest zabicie Tuska, powodzenia. Ja do końca nie wiem, czy ja chcę to robić. Dlaczego tyle zła, tyle wrogości? Co będę mówił, to złodziej, zabić go. W tym kraju każdy jest złodziejem, po prostu. W oczach innych złodziei, bo wszyscy ukradli nam serca kiedyś w miłości, dlatego jesteśmy złodziejami. YouTuberzy są złodziejami młodych umysłów i pieniążków nieletnich, naszych maluczkich dziaduszek, kurwa! Piękne kobiety są złodziejami męskich serc. Zazwyczaj się to, kurwa, kończy miłością platoniczną. Także bywa, kurde, różnie, moi drodzy. Mapki na razie, no takie są, jakie są. Nie wiem, co się dzieje, exit to menu, staram się jakoś delikatnie nadrabiać, to jest podobno troll i tak dalej. Ludzie, nie podszywajcie się pod nikogo, mam swoich ludzi, którzy testują te mapki przed moim zagraniem. Kamiński, nie, żeby zostawić ze smakiem, rakiem, nieborakiem, to zostawiam cię na koniec, bo to jest gwarant sukcesu. Maciej, Maćku, ty jesteś nowym schodzącym koksem. Dobra, lecisz, pecisz, zobaczymy, co to będzie, moi drodzy, dzisiaj 15. Co ja zrobiłem źle? Maciek, dwa razy ta... Macieju! To ja cię tu chwalę! Czy kurwa nauczysz się dać te ksywki, idioto, po tylu latach? Rajo sam się sporo. Liczy nas wesołe voice acting. Guzik jak przeczytałeś. Dobra, okej, jedziemy. Witaj, Rojo, to nie moja pierwsza mapa. Dzięki, że dałeś mi wtedy 5 na zachętę.
bo naprawdę mnie zachęcili. No i w sumie o to chodzi, mordeczko. Liczę na wesoły voice acting. No zobaczymy, jak to pójdzie. Guzik, jak przeczytałeś, jest guzik, okej. Jestem gotowy, zobaczymy, jakie wyzwanie dzisiaj przede mną stawia lotnisko. Okej. Bawełna właśnie wrócił z USA, gdzie zaprosił go Rojo i Izak. Okej. Zmierzam kliknąć przycisk. Tak, Rojo, pierwszy lub przelot. Okej. Okay. Oj, 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 nie szarżujmy. Nie szarżujmy. Bawełna jakiś dziwny stwór. Na pewno ta ortografia jest specjalnie. Ona jest specjalnie. To taka konwencja! Jak dawanie robienia sobie robić loda wznosząc Heil Hitler. To taka konwencja, kurwa, programu, panie redaktorze. Tak zrobię, jak wrócę, ma być steak from a horse. Steak from a horse. Nie liczcie, że powiem wam kiedykolwiek, o co z nim chodzi. Jezu, Lodomir, jaki mały, śliczny, patrzcie, Lodomir nie ma, dlatego powiedzcie, co się odpierda. Dokładnie tak, Lodomirze. Lodomirze. Jezu, jaki straszny sierciuch, przywykł to. Cholera wie. Jest okej. Okay. Powinien tak podwinąć sobie ogonek do przodu, byłoby zajebiście. Ale dlaczego? Bo nie zabraliście mnie do USA. Tak, wiedziałem, że tak to się skończy. Nie, ale moi drodzy, zasługujecie na pewne wyjaśnienie, które odpalałem już swojego czasu w różnych miejscach. Kot Kucow nigdy nie był mój, to był kot zrobiony dla mojej koleżanki na zamówienie przez kogoś tam z jej rodziny. Była to osoba, która zajmowała się logistyką, jeśli chodzi o nasze USA, w sumie 3 z 5. I to jest laska, która prowadzi biuro podróżnicze bodajże. I ona w wielu miejscach na świecie się pojawiała, no potem w sumie zajęła się tym fanpage'em Kucława. No i powiedzmy, on robił maszt na tle wielu różnych znanych obiektów, typu Mur Chiński, Wieża Eiffla, Statua Wolności, wiecie, Stonehenge, wiecie, o co chodzi, no. Tylko że ktoś kiedyś jej tego kota podpierdolił. Chyba w Tunezji. I nie ma kota Kucława już. Chociaż myślałem, czy by nie zlecić moim tarczownikom zrobienia kota Kucława od początku, bo on nie był zakupiony, on był wyszyty. Po prostu, to jest rękodzieło. Rękodzieło. Tak. A sam był odpowiedzialny za niejedno arcydzieło. Także niestety taka jest historia kota Kucława. Dlatego nie pojawił się on w Bostonie, a była właśnie Marta, ta dziewczyna, która nas tam ogarniała. No niestety, też nie jestem szczęśliwy z tego faktu, powiem wam, że to moje drogi. O co chodzi dzisiaj z tymi babkami? Dlaczego to są babki takie na 2 sekundy? Dobra, spokojnie, mamy w zanadrzu bombę atomową, Mr. Kamiński. Mr. Kamiński, dobra, bo my już wyschodzimy w ogóle poza planszę, kurde, sprzed 3 lat. No nic, zobaczymy, może Legolas faktycznie odjebał taką mapkę, że warto... Okej, dajmy szansę być może nowym wznoszącym się gwiazdom, kto wie. Mati. Roki z boki, Rojo Sucharki. Niepewnie naciskam strzałkę w prawo. Trochę do góry. To akurat było dobre. O, to klasyka Oreo. Z tymi rękawiczkami co słyszałem, ale to, że nie otworzył prezentu, bo nie miał jak, to jeszcze nie, dobry bonus. Dlaczego w Afryce jest tak gorąco? Bo czarne przyciąga słońce. No kurwa, trochę tak. Dlaczego Rzymianie rzucali chrześcijan lwom na pożarcie? Bo nie było muzułmanów. Chcesz więcej sucharów? Wystarczy poprosić. Myślę, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, mordeczko. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Rojo, twój stary. No spoko, czy tak dobrze go znasz? I wy się dziwicie, dlaczego ja nie gram w mapki jakichś w ogóle lewych osób. Dzisiaj zagram.
jeszcze jedna. Ta ma dobry rating, ale ta mogła być sprzed ten urodziny kolegi, znów urodzinowo. Rojo, to moja druga mapa dla ciebie, oto Perpetuum Mobile V2 z silnikiem V8, a teraz na poważnie mapka ma nazwę Rojo urodziny kolegi. No dobra. No na pewno miałem okazję to przeczytać. To, prawda? Też tak myślę. Znów mamy podobnie. Kamiński, co zrobisz na najkrótszy odcinek Happy Wheels w historii? Jak widać, ta informacja na początku odcinka, że macie 3 tygodnie na mapki, to widocznie był genialny pomysł. Klik, by kontynuować. Wpierdol porządny. Smaru. Czas pójść komuś zrobić z dupy drogę wylotową do Nowego Jorku. He. Dot. Jak napisałem w komentarzu poprzedniego odcinka, jest to tym razem szybki odmurzacz. O matko, jedyna Kamiński to... Jezu, Kamiński, Bielarka. Nie. O, proszę bardzo. To dziecko. Nie udawaj, że cię to bawi. Co ty przekładasz? O co chodzi? Coś będzie, coś na koniec z tego będzie. Nie chcę koniec. Nie chcę. Na pewno. Nie! Nie, piątka. Piątka. Taka trochę śmieszna piątka, bo się nie zapisało. O matko, ale to dajmy coś jeszcze. Ziew morski rodziny koleki. To może Detal 11, siewca bawełny. Może to faktycznie jest taka babka, przy której siedział 10 lat i w końcu ją odpalił. A ja w nią nie zagram, bo jest no name'em. A może warto. Może warto w to zagrać. Może to będzie najlepsza babka na świecie. No dobra, miała coś w sobie. Kurwa, się czuję na jakimś Overwatchu twórców Happy Wheels. Geroyopay. O, Geroyopay, Rojo, powrót. Kurczę, przecież to stare czasy. Geroyopay, ty coś tam robiłeś, kurde. Pytanie, czy jest to mapka, którą warto było zagrać, bo mogłem w nią nie zagrać i przez to coś, kurczę, mógłbym nie pokazać. Słuchajcie, zlecenia, karczma, poważna sytuacja, tu coś będzie miało miejsce. Czy muszę kliknąć? No, nie ma tej opcji, nie ma tego motywu, ważne. Okej, Paladyn Andry. No to ciśniemy. Że ostre targowanie tutaj poszło w ruch. No dobra, niech będzie. Okej, przeczytałem. Przeczytałem. Jestem gotowy. Jestem strasznie gotowy, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem gotowy. Dobrze. Stąd do straży, dziwko. Coś za plakat mobilizujący. Kupcu. Ty kupiecu, kup. O, okej. Dobra. Co podać? 2 potiony, 10 bełców i 2 bochenki chleba. Dobrze, to brzmi okej. O! Przybyłeś w dobrym... Okej? Dozbroiłem się, doposażyłem, ale czy jestem gotowy na tajną misję? Zaraz się przekonamy, jaki będzie system walki. Czy ta plansza powtórzy sukces Gothica? Nie zamierzam jechać gdzie indziej.
to świat! Po prostu tam jest 50 dni do świąt. 50 dni do świadczenia świąt. Do świątczenia. No! To na pewno mu chodziło do świąt. Do świątczenia. Po prostu chodzi o to, że... nie za bardzo zaangażowałeś się emocjonalnie w panujący hype przedświąteczny. Musisz się doświątczyć, kurwa. Na pewno o to chodziło. Prawda? Napiszcie, że tak. God! No powiem wam, że finał doświątczył mnie o dodatkowe doświątczenia i czuję się gotowy do święta. Nie wiem jak wy, ale moi drodzy, mam nadzieję, że przez te tygodnie, 3 tygodnie odpierdolicie coś mocnego. Ja pomyślę nad kolejnym wesołym wstępniaczkiem, a mi nie pozostaje nic innego niż podziękować tym twórcom, którzy naprawdę się postarali i tyle. I czekam na nowe mordeczki, czekam na stare mordeczki. No i zobaczcie, macie 3 tygodnie, powtarzam. Ptysie, my się napierdalacie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.